Tu Polskie Radio PIK, przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Jak zawsze o tej porze rozpoczynamy radiokonferencję, czyli spotkanie z politykami z naszego regionu, którzy komentują na bieżąco ostatnie wydarzenia polityczne. Audycji można słuchać już teraz, audycję można także obejrzeć w przekazie wideo na stronie radiopik.pl. Dzisiaj w naszym studiu Michał Stasiński, Nowoczesna. Dzień dobry. Paweł Skutecki, Kukiz 15. Dzień dobry Państwu. Senator Jan Rulewski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Ewa Mes, reprezentująca Polskie Stronnictwo Ludowe, była wojewoda kujawsko-pomorska. Oraz Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, 500 zł na dziecko, dyskusja trwa. I bogaci, i biedni, wszyscy mówią, że im się to przyda. I dlaczego by nie wziąć, skoro dają. Ale czy dawać będą i czy rzeczywiście da z tym nasze państwo sobie radę. 500 zł na dziecko od kwietnia, a prace legislacyjne nad projektem postępują mimo krytycznej opinii Ministerstwa Finansów. Bo muszę państwo pewnie doskonale pamiętają, ale naszym słuchaczom przypomnieć, że wobec rządowego programu 500 zł na dziecko pewne wątpliwości wysunięte zostały również z tego rządu, z Ministerstwa Finansów. To pewnie zaraz sobie wyjaśnimy. Prace legislacyjne nad projektem postępują pomimo krytycznej opinii Ministerstwa Finansów. Takie są wnioski ministrów odpowiedzialnych za program i z opublikowania pisemnej opinii resortu. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powtórzyła zapewnienia, że wypłaty mają się rozpocząć od kwietnia. Elżbieta Rafalska liczy na to, że ustawa przejdzie przez parlament w lutym. W marcu będzie vacatio legis, a od 1 kwietnia zacznie obowiązywać. Tylko że były też krytyczne uwagi do projektu w liście Ministerstwa Finansów do Komitetu Stałego Rady Ministrów, który ten projekt przyjął. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Skąd biorą się rozbieżności w łonie samego rządu? No tych rozbieżności już nie ma, natomiast praca w rządzie wygląda w ten sposób, że zanim projekt trafi na Radę Ministrów, to zajmuje się w nim właśnie Komitet Stały i on zbiera opinie różnych resortów. Ministerstwo Finansów, jak do każdego z tych projektów, ma prawo zgłosić swoje uwagi. Takie uwagi zgłosiło, te uwagi zostały uwzględnione. No i ruszamy z tym projektem, tak jak zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, tak jak pan redaktor mówił o tym czasookresie, to się wszystko zgadza i mamy nadzieję, że od kwietnia będzie mógł ten program ruszyć i polskie rodziny po prostu zostaną w te środki zasilone. Te uwagi Ministerstwa Finansów zostały uwzględnione. Tam była taka techniczna uwaga dotycząca tego, że jakby źródła finansowania tego programu są w różnych obszarach budżetu i to zostało wyjaśnione. A czy pojawiła się uwaga, jak podają media, że po prostu zdaniem Ministerstwa Finansów być może zabraknie pieniędzy na Nie, to już zostało wyjaśnione, tutaj, że takiego zagrożenia nie ma. Chcę tylko powiedzieć, jakby no, nie każdy musi znać jakby tą procedurę, według których postępuje rząd do każdego projektu, szczególnie Ministerstwo Finansów, bez względu na to, jaki resort nie byłby jego autorem i czy to by dotyczyło zmiany w prawie drogowym, czy jakiegokolwiek innego. Ministerstwo Finansów jest zobowiązane do tego, żeby taki, no bo to ono strzeże budżetu jakby wewnątrz rządu. Jest zobowiązany do tego, żeby takie uwagi zgłosić. Tak, to samo stało się przy tym projekcie. Wszystko jest wyjaśnione i z tym programem ruszymy. Zresztą w ogóle mam takie wrażenie, że sytuacja w Polsce się zmieniła o tyle, że myśmy się trochę przez te 8 lat przyzwyczaili do tego, że Platforma różne rzeczy obiecuje. No i tak się wstrzymaliśmy, że oni coś mówią, prawda, nie realizują i taka jakość polityki powstała. Teraz wszyscy są zdziwieni tym, że jak myśmy coś w kampanii obiecali, no to z mniejszymi, większymi problemami, ale konsekwentnie te sprawy realizujemy, więc no, życzyłbym sobie, żeby do końca kadencji jakby mówić o tych rzeczach, które zaproponowaliśmy, realizujemy. Być może będzie potrzeba wprowadzenia jakichś korekt, ale tego się trzymamy. Tak powinna wyglądać polityka. Jak w kampanii wyborczej wygrywasz jakimiś postulatami, programem z konkurentami, to potem musisz konsekwentnie realizować, a na końcu być przez wyborców ponownie rozliczony. Mam nadzieję, że ta nowa, dobra praktyka zdecydowanie poprawi jakość naszej demokracji. Jak będzie, zobaczymy. Na razie są same głosy krytyczne ze strony ław opozycji. Według posła Polskiego Stronnictwa Ludowego Marka Sawickiego, Prawo i Sprawiedliwość samo wyreżyserowało zamieszanie po to, aby temat pojawił się w mediach. A przy ocenie programu powoływał się na opinię ekonomistów, którzy twierdzą, że na program ten po prostu zabraknie pieniędzy. Jak jest pani zdaniem? Ewa Mes, PSL. No tak, właśnie. Ja to, że 500 zł dla dziecka to ważne.
patrząc jako obywatel, jako mieszkaniec, jako matka, jako człowiek, ale jako samorządowiec troszeczkę i tu polityk, to zastanawiam się, dlaczego jest taki pośpiech. Dlaczego jest taki pośpiech, że już od 1 kwietnia, kiedy w rozmowie z samorządami przejawia się taka obawa, że mimo wszystko samorządy do końca nie wiedzą, w jaki sposób te pieniądze mają być wypłacane, jak to ma być obsługiwane, no to, że drugie, każde kolejne dziecko, to, że rzeczywiście to jest dodatkiem niezliczane do dochodu, do tego minimum socjalnego. To jest wszystko pięknie, ale tak jak już mówimy, czy starczy pieniędzy, kiedy dostaną je samorządy, czy dostaną na obsługę, bo to łączy się z tym, czy w jaki sposób decyzja, odwołanie, jak ta sprawa administracyjna w ogóle ma wyglądać. Więc stąd też nasze takie obawy. I chciałabym powiedzieć, że no to 500 zł na dziecko to nie jest akurat już taką piękną polityką prorodzinną, bo ta polityka prorodzinna była wprowadzana i za naszych rządów i z rządów Platformy Obywatelskiej bardzo mocno. Ale ja jako mieszkaniec małej miejscowości, gdzie bywam wśród ludzi u podstaw, obawiam się jednego, czy to 500 zł na dziecko nie otępi takiej aktywności zawodowej w pewnych rodzinach. Czy licząc, że dostanie tam dwoje, troje, czworo, pięcioro dzieci, są to konkretne kwoty, to pani taka sobie powie, a czy mi warto chodzić do pracy? A już borykamy się z tym, że brakuje nam rąk do pracy, że już ściągamy mimo wszystko Ukraińców, którzy są zatrudnieni. Ale wracając do tego 500+, no, żeby to było udane, oby starczyło, żeby było dobrze przygotowane i żebyśmy wiedzieli, jak to realizować. To są obawy nasze mimo wszystko. Platforma Obywatelska. Jan Rulewski. Wbrew temu, że pan poseł Król mnie odsyła do pierwszej klasy szkoły podstawowej w zakresie wiedzy politycznej, bo powiada, że to dopiero pierwszy raz w Polsce się wprowadza takie zasady, że jak coś się obiecuje, to się wdraża, no to właśnie... Pierwszy raz porządek Platformy, pierwszy raz. Skorzystam z pańskich korepetycji, tylko oby one były trafne. Przechodząc jednak do istoty pytania, to chcę podkreślić, wbrew tej opinii, że jestem za. Ja myślę, że to opinia jest szersza niż tylko moja osoba. Jestem za, żeby wprowadzić, mimo nawet wielu zastrzeżeń, o których tu pani powiedziała, pani Mes, a która, widziałem, przysłuchiwała się, pan poseł Król też się częściowo przysłuchiwał, opinii chyba z 200 samorządowców, którzy na tym projekcie, po prostu ten projekt od strony organizacyjnej położyli na łopatki. Ja mimo to jestem za tą opcją, która ma rozwiązywać parę problemów. Nawet jestem w opozycji wobec tych wszystkich sfer, powiedziałbym, liberalnych, które nie dopatrują się tych pieniędzy. A więc głosuję również za tym, żeby był podatek bankowy, co wzbudza pewne kontrowersje. Ale jakie mam podstawowe zastrzeżenie? To jest projekt co do istoty zły, ponieważ jest to rodzaj rozdawania, rozdawnictwa pieniędzy. Wobec tego pytanie, jaka alternatywa? Ja ją mam i nie jestem w stanie tu zaprezentować na forum, a wkrótce zaprezentuję. Ona polega na tym, żeby kontynuować to, co od wielu lat również rządy PiS-u robiły. Jeśli rozdawnictwo, jeśli pomoc rodzinie, to w formie świadczeń naturalnych. Żłobki, przedszkola, podręczniki, wyżywienie, składka ubezpieczenia, bezpłatna komunikacja, podręczniki, może już tablety, bo dziś podręczniki nawet droższe są. Co w nim jeszcze następnie złego? Że traktuje niemalże niemowlaka jak studenta. Notabene tam o studentach nie ma mowy. Panie pośle Król, dlaczego przyjęto tam granicę wiekową 18 lat? To jest granica polityczna. Innymi słowy, to są obywatele. Natomiast cała polityka społeczna, nie tylko w Polsce, ale za granicą, jest skierowana, żeby pomagać rodzinie w jej funkcjach wychowawczych, opiekuńczych, aż do 24 roku życia. Wszystkie świadczenia tak są rozdzielane. Tak kodeks rodzinny jest, mówi, że rodzice są niejako zobowiązani do czasu studiów. Tego nie ma. No i wreszcie, parę argumentów pani ja uzupełniał tylko, bo ich miałbym więcej.
oprócz tej dezaktywacji, której mówimy, demobilizacji, bo po raz pierwszy rząd PiS-u występuje z taką tezą, którą myśmy na początku Kuroń występował, stąd przepraszam za moją historię, że zasiłki były większe niż świadczenia z pracy, wobec tego ludzie bili się o zasiłki, a nie o pracę. W tej chwili też te świadczenia dla niektórych grup zawodowych będą wyższe niż płace. I na końcu korupcja. Proszę państwa, no proszę sobie wyobrazić sytuację. Sam bym się pod nią podpisał. Mam 1800 zł wynagrodzenia. Szef mi proponuje za dobrą pracę 200 zł. Tyle, że ja stracę 1500. Bo z tego mówię, szef, ja nie chcę podwyżki. Ale ta gorsza korupcja. Mam na kwitach te 1800 zł. W związku z tym nie otrzymam świadczenia. Bo z tego będzie to dawane pod stolikiem, ta suma ubezpieczająca. I następne. No tak, jeśli pracodawca z pracobiorcą dogadają się o coś pod stolikiem, to nie wiem, czy możemy rzeczywiście obciążać pomysłodawców, czyli rząd. Ależ musimy, ależ panie redaktorze. No trudno, żeby... No to musimy. Wobec tego chyba chce pan, żebyśmy... Czy pan poseł Król, żebyś tak rzucali pieniądze na ulicę? To jest pieniądz podatników, panie redaktorze. Z pańskiej kieszeni go wyciągniemy, żeby dać. Ja sam to zrobię. No i wreszcie kolejne zjawisko. Będzie służyło wzrostowi konkubinatów i rozwodów. Regulowanych tak. Dlaczego tam? Bo tam można ukrywać dochody w rozbitych rodzinach. Bo samotna osoba wychowująca dzieci dostanie to świadczenie. Zaś mąż, a to było już zjawisko za rządów SLD, że jak wprowadzono dodatek dla samotnie wychowujących, nagle rozwody wzrosły. I tego wszystkiego trzeba się obawiać. Dlatego wracam do tej opcji. Wspomóc dziecko tam, gdzie bez tej biurokracji, gdzie ono dziś rodzic musi wydać na strój gimnastyczny, na ubezpieczenie, nawet na wycieczkę szkolną musi wydać pieniądze. Chyba, że nie wyda i wtedy jest smutek. Czarne wizje senatora Jana Rulewskiego, nie, zatem korupcja wizja, i rozwody, alternatywa rozbijanie rodzin. Tak, no Armagedon, wielki. Znaczy po kolei może. Mam nadzieję, że z panem senatorem co do tego się zgadzamy, że w Polsce wiek pełnoletności osiąga się w wieku 18 lat i jak się otrzymuje dowód osobisty, to można zawrzeć związek małżeński. To zgadzamy się do tego? Czy nie? Wcześniej nawet. No to dziewczynka, no, ale tak, dziewczyna może przyjmijmy, że ta granica o pełnoletności jest. To jest 18 lat. No więc w związku z tym, że my wprowadzamy program wsparcia dla rodziców i chcemy te środki przeznaczać dla tych rodziców, którzy mają dzieci, no to już musieliśmy uznać jakiś kazus wiekowy. No 18-latek nie jest dziecko. Skoro ktoś może zawsze... Student nie jest dziecko. Nie, ale tu mówimy o pełnoletności. Tylko replika posła Króla, bo potem jeszcze musimy wrócić do dyskusji. To jest jakby jeden argument, no on może nie trafiać, no ale wydaje mi się, że jest racjonalny. A drugie to są środki. Można też doprowadzić sytuację do absurdu. No studia doktoranckie też są jakby w polskim systemie prawnym i można je do 30, można, nie wiem, zniżki na PKP chyba są do 35 roku życia z tytułu na przykład takich studiów. Są formalnie w polskim systemie, są w polskim systemie prawnym, więc to jest jedna rzecz. No myślę, że my się tutaj, jaki jest związek między osobami rozwiedzionymi a ilością posiadanych przez nich dzieci, to tylko pan senator Rulewski wie, to jakby zostawiam jemu tą tajemną wiedzę. Natomiast, no, co by nie mówić, jednak jesteśmy w takiej sytuacji, jesteśmy po 8 latach rządów Platformy, można było różne pomysły realizować, no, wyszło wam tak, jak wyszło. No a myślę, że kluczowa różnica jest taka, że my właśnie z szacunku dla ludzi i z przekonania wynikającego z tego, że to są środki z budżetu, czyli z podatków, czyli oni te środki przekazali. Dlatego mamy zaufanie i uważamy, że to sami rodzice będą najlepiej wiedzieli, jak te środki skonsumować i nie zamierzamy ich ograniczać, dając im worek cebuli, worek ziemniaków, czy może tam. Sami rodzice decydują, co jest najlepsze dla ich dzieci. I to nas różni. Dobrze. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z ugrupowania Kukiz 15 powiedział, że Ministerstwo Finansów, mając swoje wątpliwości jeszcze wcześniej, o których pan mówi, że już zostały rozwiane, miało rację i że słusznie skrytykowało program 500+. Program jest nieracjonalny ze względów ekonomicznych i jest to niebezpieczne dla publicznych finansów, mówi polityk ugrupowania Kukiz 15. A rozumiem, że ci wszyscy, którzy go krytykują, tych świadczeń o swoje dzieci nie będą przyjmować. Teraz Kukiz 15, Paweł Skutecki. Czy my ten projekt krytykowaliśmy już w kampanii wyborczej? Nie do końca też z tego powodu, że państwa nie stać. Bo być może państwo polskie stać na ten wydatek. Ten pomysł jest zły, dlatego że on pokazuje pewien sposób myślenia rządu. My byliśmy za tym, żeby ludziom nie zabierać pieniędzy, bo te 500 zł oznacza, że trzeba będzie 700 zabrać, żeby obsłużyć całą tą procedurę wypłat. Natomiast wsparcie rodziny
Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Proponowaliśmy na przykład obniżkę VAT-u na żywność, na ubrania dla dzieci, na jakby te rzeczy, które rodzic musi kupić. To, co mówił tutaj pan senator Rylewski o tych wycieczkach. Obniżenie VAT-u na przykład na wycieczki. Przecież to jest jakiś absurd, ale to państwa rząd ten VAT podniósł, przypominam. Większość biednych dzieci, Paweł, nie w ogóle Czyli system zniżek i pomoc bezgotówkowa, rozumiem. Wie pan, ja tak patrzę na ten system, który działa na przykład w Wielkiej Brytanii, no bo widziałem go na oczy. Rzeczywiście są tego typu 500 zł, tak? Ten child benefit. To działa jak działa. Natomiast te zachęty podatkowe, głównie dotyczące VAT-u, są olbrzymie. I ja nie wierzę, że, nie wiem, jeżeli chcecie wesprzeć rodzinę, no to zróbcie to z głową, zróbcie to systemowo. 500 zł rzucone tak na rynek, no nic. Obawiam się, że to jest senator Rylewski ma rację, że to doprowadzi właśnie do... Patologii. Do patologii, do rozwodów, do... No wykaż związek. No co, dzieci się rozmnożą od rozwodu? No jaki to ma związek? Jeżeli będę chciał mieć więcej pieniędzy, to jako samotny ojciec czy samotna matka mam niższy dochód, tak czy nie? No ale to nie ma związku z ilością dzieci. No dzieci, ilość to dzieci się nie rozmnaża. Pierwszym dziecku ale chyba, mówię o samym... No tak, no tak. No, jaki to ma związek? Ktoś, no kto ma kryterium dochodowe zbyt wysokie, jeśli sobie je obniży, zaczyna podpalać... Ale ilość dzieci się nie zmienia, tylko do tego was przekonuję. Michał Stasiński, ugrupowanie Nowoczesna, również ma szereg, z tego co wiem, uwag krytycznych do programu 500+. Michał Stasiński. Ja bym był za tym, żebyście państwo, zwracam się do posła Króla, jak zaczynacie pisać ustawę, a macie prawo ją wy wprowadzać. Jeszcze żadnej nie napisaliście. Ja bardzo przepraszam. Spokojnie, panie Piotrze. Nie ma zagłoszonych. To swoich wyborców trzeba zaktualizować swoją wiedzę, gdyż 7 ustaw zostało zgłoszonych, a w nadchodzącym tygodniu na przykład zgłosimy poprawkę do waszej ustawy, jak dostaniemy już ostateczny projekt 500+, gdzie wprowadzimy kryterium dochodowe dla najlepiej zarabiających. Proszę więc nie mówić, no niestety przykro mi to stwierdzić, nieprawdy w studiu. Dzieci nie mają wpływu na to, w jakich rodzinach się rodzą. Ustawa 500+. Jeżeli chcecie Nowoczesna. Wprowadzać prawo, a macie takie prawo, żeby jako rząd wprowadzać różnego typu ustawy, to chociaż nauczcie się je pisać. I nie dorabiajcie do ustawy tak zwanego kryterium moralnego. Tak? Niech wasi ministrowie, premier nie dzieli ludzi na takich, którzy mają właściwą moralność i zarobili w życiu pieniądze i teraz ta moralność ma im zabronić brania tych pieniędzy. Po prostu zróbcie dobre prawo, bo nawet prawo kościelne jest bardzo jasne i kanony są bardzo jasne i w prawie kościelnym nawet nie ma tak zwanego kryterium moralności. Więc to jest jakby pierwsza uwaga natury technicznej. Ja zgadzam się bardzo mocno z senatorem Rylewskim. Jego wizja wsparcia rodziny jest mi bardzo bliska. Pan się nie zgadza. Panie jest to bardzo bliska opcja, ponieważ tak naprawdę to, co pan senator powiedział, to jest wsparcie krajów skandynawskich, jakie one udzielają rodzinom. Czyli lokowanie środków w etaty, w instytucje, tworzenie tam przesyłanie pieniędzy, ponieważ one wracają w formie na przykład składek, podatków, bo tam tak. pracuje rzesza ludzi, która świadczy usługi. To jest kierunek, który my zawsze będziemy wspierać. Natomiast ja, nie powtarzając wszystkich argumentów, skupię się na innej sprawie. Ponieważ wprowadzamy to świadczenie od kwietnia, koszt dla budżetu jest szacowany na 17 miliardów. Tego roku? Tego roku, podkreślam. W roku przyszłym jest już szacowany na 23-25. Duża część pokrycia tych 17 miliardów to są tak zwane wpłaty jednorazowe, na przykład za licencję LTE. Wiemy już, że jedna ze spółek jest w stanie upadłości i będzie wam brakować 2 miliardy 200 milionów już z tej kwoty, która jest zaplanowana. Co nas czeka w kolejnych latach? Coraz większa kwota wolna od podatku, czyli kolejne obciążenia budżetowe. Obniżony wiek emerytalny, nieprawdopodobne koszty budżetowe, o których w tej chwili nie mówimy. I trzecia rzecz. Proszę państwa, sytuacja globalnej ekonomii jest bardzo niebezpieczna. Mamy bardzo niskie ceny surowców, czyli ropa jest w zasadzie w tej chwili tańsza niż litr wody. Tak? Litr ropy jest tańszy niż litr wody. Bardzo mocno bije nas również jako kraj cena innego surowca niezwykle istotnego, na przykład miedzi oraz węgla. Za chwilę staniecie państwo przed ogromnym problemem z kopalniami, ponieważ to się w życiu nie zbilansuje. Jeżeli jeszcze do tego dojdzie trzecia fala kryzysu światowego,
światowego, a widać to po wynikach gospodarki chińskiej. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale tam naprawdę się dzieje dramat. Ich statystyka jest statystyką czysto marketingową i to, że oni mają ponad 7% wzrostu, to nikt w to nie wierzy. Należy patrzeć na inne kryteria, na przykład z rynku morskiego. Mogę państwu powiedzieć, że Chiny jako dotychczasowy lider w zamawianiu nowych statków. O 48% spadły zamówienia na nowe statki. To daje wyobrażenie, jak to wygląda. I teraz wy, zamiast trzymać ten budżet, rozdymacie go o te świadczenia, bo to nie ma nic wspólnego z dzietnością. To jest czyste świadczenie socjalne. Tak naprawdę dajecie to swoim wyborcom, żeby ich trzymać jakby przy sobie. Ja się o to boję po prostu. Bardzo się o to boję. Jeżeli słucham ministra gospodarki i rozwoju, który potwierdza, że w niedzielę nie będziemy robić zakupów, bo tam będzie wyższy podatek, to nie jest minister rozwoju dla mnie, niestety. I to budzi strach o polskich przedsiębiorców, o pracowników naszych polskich przedsiębiorców i ogólnie o naszą kondycję ekonomiczną. Zatem to jest najważniejsze. Zdaniem Nowoczesnej program Armagedon. Się nie zbilansuje. Armagedon. Nie, Armagedon. Ja pozwolę sobie trochę z repliki skorzystać, bo to trochę powiększyło się grono na wyświetleniu. To 18 lat. Koszty największe dla rodziny tworzą te składy. Te dzieci, które mają 17, 18, 19 lat na studia. Tak jest. Zwracam uwagę, że jak się rodzi dziecko w rodzinie, ja to krytykuję nawet politykę mojego szefa, czyli Tuska. Tak zwaną politykę bytikową. To wtedy jest i państwo, i są dodatki notabene teraz uchwalone, prawda? Chrześni są, tylko jak się ma już 18, 19, 20 lat, wtedy są koszty duże. To po pierwsze. Szanowni państwo, musimy przejść do następnych tematów, bo czas goni. Was jest pięcioro w studio, każdy ma prawo się wypowiedzieć. Proszę państwa, ustawa o prokuraturze. Większa odpowiedzialność za walkę z przestępczością, czy też może niebezpieczne poszerzenie kompetencji ministra sprawiedliwości? Takie pytanie pojawia się w przestrzeni publicznej i wątpliwości właśnie takie mają politycy, którzy od kilku dni na ten temat dyskutują. Taka dyskusja pojawiła się właśnie po uchwaleniu ustawy o prokuraturze. Ustawa przewiduje m.in. ponowne połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W miejsce prokuratury generalnej ma być powołana krajowa, w miejsce prokuratur apelacyjnych regionalne. Według PiS-u ustawa o prokuraturze to realizacja obietnic. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości połączenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości oznaczać będzie, że to rząd bierze dużą, pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo polskich obywateli po prostu. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Dwa słowa. Powiążę te wątki, szczególnie tą troskę o produkcję masowców w Chinach z naszym programem 500+. Tak się dziwnie składa, że poziom korupcji w Polsce był najmniejszy w latach 2005-2007, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a jednocześnie w ostatnich 8 latach, wie pan, jaki był koszt wyprodukowania, tak to nazwę, 1 kilometra drogi ekspresowej w Polsce? Najwyższy w Europie, tak, najwyższy w Europie, wyższy niż Szwajcarii, która buduje drogi przez góry. Między innymi przez ekrany akustyczne wprowadzone przez waszego ministra. No jeżeli pan uważa, że my przez ostatnich 8 lat rządziliśmy, no to nawet jako były członek Platformy powinien pan mieć jakoś kojarzyć rzeczywistość. No fakty są takie, że gro pieniędzy w Polsce jest po prostu marnowanych. W ostatnich 8 latach trudno mówić o skutecznej walce i z korupcją, i z przestępczością jako taką. To jest w naszej ocenie jeden z bardziej kluczowych spraw, którą w Polsce trzeba zająć, z tego tytułu, że ona niszczy i korupcja, i zorganizowana przestępczość po prostu niszczy właściwie każdą dziedzinę państwa. Znaczy ludzie, którzy mają przekonanie, że w danym państwie nie funkcjonuje dobrze wymiar sprawiedliwości, że takiego poczucia sprawiedliwości po prostu nie ma, to się prędzej czy później kończy patologią, więc my z tą patologią chcemy skończyć, stąd jakby wzięcie odpowiedzialności, stąd ten poprzez projekt, połączenie tych funkcji. Między innymi stąd ten, chcę też powiedzieć o tym, że będą wyodrębnione i personalnie, i organizacyjnie komórki, które się będą zajmowały, jakby jeden z zastępców prokuratora będzie na przykład dedykowany właśnie do spraw dotyczących korupcji, dotyczących zorganizowanej przestępczości. No i chcemy prowadzić nowość, której w Polsce nie było, to znaczy postępowania dyscyplinarne wobec prokuratorów będą jawne. Dotychczas były tajne i nic z tego nie wynikało.
myślę, że dla opinii publicznej to też będzie istotne i powinno znacząco wpłynąć na jakość pracy prokuratury. Dobrze. Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego było właściwym działaniem poprzedniego rządu. Tak uważają politycy PSL-u. Wypowiadał się ostatnio o tym na przykład Jarosław Kalinowski. Ewa Mes, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja powiem tak, że właśnie wracamy do czegoś, co się nie sprawdziło. I koniec. Mhm. Przerabialiśmy już taki model. W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak, i dlatego nie, rozdzielenie funkcji. Nie, jak w zakresie? No, redaktor nie mówi nieprawdy. No, jak w zakresie rządów Prawa i Sprawiedliwości? Były to nie sprawdziło się kiedy, pani? Do 2007 roku był i przed wojną też było. Tak, przez to 20 lat istniał i przed wojną to samo. Przerabialiśmy. Dobrze, nie sprawdziło się zdaniem PSL-u. Już wiemy. Platforma Obywatelska argumentuje, że rozwiązanie proponowane przez PiS jest niebezpieczne dla skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości wobec zwykłych obywateli. Dlaczego, panie senatorze? Bo to jest, jeśli się zestawi co najmniej trzy rzeczy, a przecież to nie jest skończony proces jeszcze reformy w stylu PiS-u, ale trzy rzeczy. Prewencja i zaglądanie obywatelom do mieszkań, do łóżek, do internetu. To jest całkowita wymiana służb w tej ustawie mówimy o ustawie policyjnej, o prokuraturze. Ustawie policyjnej, inwigilacji obywateli. Mówimy o prokuraturze. Organy śledcze podlegają prokuraturze. To tak niewinnie pan redaktor mówi, że to są, jest ustawa o prokuraturze. To jest o praworządności w gruncie rzeczy, z wyjątkiem działu sądownictwo. No ale tu już wiemy, mamy doświadczenia z Trybunałem Konstytucyjnym, który przecież rzutuje. Ale te trzy rzeczy, a więc ta inwigilacja, wymiana służb i Trybunał Konstytucyjny, gdzie ewentualnie obywatel mógłby skargę konstytucyjną złożyć, nie grupy, plus prokuratura i Ministerstwo Sprawiedliwości w kieszeni, w rękach, w czym nie było pana Ziobry, oznacza, że mamy do czynienia z mieszanką wybuchową. Obywatel ma prawo się bać. I dziwię się, że PiS sobie same podkłada tą minę pod swoje krzesło i zamianował tą osobą pana Ziobrę, który sam się kala teraz przed opinią publiczną, że w zakresie prawa, tego podstawowego, często wykraczał poza jego dobre obyczaje. Nawet był ścigany przez to prawo. No i dobrym zwyczajem wszystkich partii politycznych jest, że jeśli ktoś jest ścigany, to taką osobę się co najmniej zawiesza. A tu się okazuje, mianuje, awansuje. Mamy prawo się bać. Nie będę o swoich doświadczeniach opowiadał. Czy obawy jakieś wysuwane są ze strony ugrupowania Kukiz 15? Pan poseł Paweł Skutecki. Obywatel ma prawo się bać dzisiaj. Jeżeli ktokolwiek wpada w te tryby prokuratorsko-sądowe, to tak naprawdę się czuję jak w procesie Kawki. Ja się wyłamałem, bo mój klub głosował przeciwko tej ustawie, jak zagłosowałem za. Mhm. Dlatego, że ta ustawa idzie w bardzo dobrym kierunku. Wreszcie jest jedna osoba odpowiedzialna za wszystkie postępowania w Polsce. To jest minister Ziobro. Wreszcie będą ujawnione oświadczenia majątkowe prokuratorów. Wreszcie będą jawne postępowania dyscyplinarne, to o czym pan poseł Król mówił. Będzie wreszcie zlikwidowana prokuratura wojskowa. Będzie częścią prokuratury ogólnej. To wszystko idzie w bardzo dobrą stronę. Ja obserwuję działania bardzo wnikliwie sądów, zwłaszcza rodzinnych w Polsce. One często są na granicy prawa albo przekraczają te granice prawa. Prokuratorzy, wie pan, dla mnie takim argumentem, że postąpiłem dobrze, była informacja, jak tam przeczytałem bodajże wczoraj, że ponad 100 prokuratorów w trybie pilnym poszło na emeryturę. Zgłosiło chęć, tak. To znaczy, że to jest dobry projekt. Mhm, rozumiem. Nowoczesna. Michał Stosiński, panie pośle. Panie pośle Król, z ogromnej sympatii, jaką pana darzę, muszę tu zareagować na argumenty ad personam, którzy dzisiaj pan w nastroju do mnie. Bardzo serdecznie proszę, będzie pan na pewno miał okazję pozdrowić pana ministra Jakiego, członka Platformy Obywatelskiej. Premier Szydło. Który był radnym zresztą z ramienia Platformy Obywatelskiej. Nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, może pan Był.
Był, panowie, dużo o personaliach, kolejną, troszkę za kolejną, dużo. Kolejną partię wybrał trzecią, tak? Więc to jakby wie pan, generalnie wolę być byłym członkiem Platformy Obywatelskiej z roku 2006, niż byłym członkiem PZPR-u, jak wasz ulubiony to nie jest argument. Pan Piotrowicz, tudzież pan Jasiński, to minister szef Orlenu, prawda? Michał Stasiński chciałby się wypowiedzieć na pewno o ustawie o prokuraturze. Natomiast jeśli chodzi o ustawę o prokuraturze, nie jest prawdą to, co powtarzacie, że są w Europie inne kraje, gdzie jest połączenie tych dwóch funkcji. Tak nie jest. Są oczywiście relacje pomiędzy ministrem sprawiedliwości a prokuratorem generalnym. Czasami prokurator generalny na mocy ustawy podlega ministrowi sprawiedliwości, ale nie ma drugiego kraju, bo z trybuny sejmowej słyszałem takie wypowiedzi, że są takie inne kraje. Nie ma drugiego kraju, który łączy te dwie funkcje. Natomiast może łączyć oczywiście, jeżeli taka jest wizja, tak? System przedwojenny był zupełnie innym systemem. Ja bym do niego nie nawiązywał. Tam był system prokuratury śledczej, tam byli sędziowie śledczy, prokuratorzy, trochę inaczej umocowani. To nie są takie proste kalki. Natomiast wszystkim nam zależy na tym, aby prokuratorzy działali szybko, skutecznie i przejrzyście. To jest poza dyskusją. Natomiast jeżeli spojrzymy na ministra Ziobro, bo to jest jakby główny problem, i lata 2005-2007, proszę mi powiedzieć, jaką mafię on w tym czasie wsadził do więzienia. Jaką mafię? Mamy panią świętej pamięci Blidę, mamy jednego lekarza, mamy samorządowca burmistrza Helu, mamy prezesa wydawnictw naukowo-technicznych, któremu zniszczyliście życie, który to człowiek całkowicie niewinny do dzisiaj nie może się doprosić od tych sądów, o których mówi, a nie jest wielbicielem pan Skutecki, pieniędzy za to, że po prostu zrujnowaliście mu życie. I teraz, kiedy te wszystkie działania były podejmowane? Bo w tej chwili mamy sytuację bardzo, powiedziałbym, łatwą. Mamy 4 lata do wyborów prawie, nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Kiedy wy używaliście tych narzędzi, które mieliście? W kampanii wyborczej. Kiedy był aresztowany wasz minister Lipiec? Były naciski od ministra Ziobry, od prokuratora Ziobry, żeby był aresztowany po wyborach. To są ogromne niebezpieczeństwa, bo kiedy się używa narzędzi? Wtedy, kiedy trzeba nie aresztować mafię, ale likwidować swoich przeciwników politycznych. I proszę się nie dziwić, że my jako opozycja mamy w tym kierunku obawy. I teraz, jeżeli my zobaczymy, że ten system działa dobrze, skutecznie, że nie ma inwigilacji, donosu, nie ma w TVP Info kolejnych wystąpień ministra Ziobry, który wyciąga jakieś tam kwestie, tylko faktycznie działa to poprawnie, to będziemy was chwalić. Jeżeli będzie to działało negatywnie, to będziemy was ganić. To jest chyba logiczne. Natomiast będzie działać prawidłowo? Mamy prawo formułować tego typu obawy. Po prostu. Między obawami a zarzutami i kładzeniu krzyżyka na jakiś projekt, jeszcze zanim zaczął działać, to jest jednak znacząca różnica. To bym proponował, żeby to jednak rozdzielać. Ja się nie odnoszę do innych krajów. Ja mówię tylko o polskiej tradycji. Jedną z pierwszych decyzji, która zapadła po 89 roku w polskim Sejmie, wybranym w demokratycznym biurze, była to właśnie taka decyzja o tym, że ta funkcja została powołana i ona funkcjonowała przez ileś, to już było naście lat do czasów, dopóki Platforma nie postanowiła to zlikwidować. Takie są fakty. To jest pewne i no, z całą pewnością w 93, 97 roku Polską Prawo i Sprawiedliwość nie zrządziło, bo jeszcze nasza partia wtedy nie istniała. Pełna zgoda. Więc jakby nie przywołujemy czegoś, jakiegoś teoretycznego tworu, tylko przywróciliśmy coś, co wcześniej funkcjonowało. Ja nie znam, ja również dobrze mogę pierwszkodzić w ten sposób. A jakie były pozytywne efekty? Jakie mafie rozwija Platforma, likwidując ten rozdział? Bo ja sobie tego nie przyznam. Czy poziom korupcji spadł? Pan senator Lurewski się do mnie odnosi i pan śmie mówić o inwigilacji? Panie senatorze, za czyich rządów była największa ilość podsłuchów telefonicznych w Polsce? No za czyich rządów? Tylko największa ilość podsłuchów telefonicznych w Polsce. Rozmów. Podsłuchiwaliście, rozmów, kogo się da, podsłuchiwaliście się, kogo się dało. Niedawno się okazało, że inwigilowaliście nawet dziennikarze. Pośle, pomijam już fakt. Małe sprostowanie. Nie, a ja jeszcze nie skończyłem. Będzie pan prostował, jak skończę. Pomijam już fakt, że to są nowe rządy Prawa i Sprawiedliwości. Tak, pomijam fakt, że wysłaliście ostatnie zdanie, że wysłaliście służby specjalne i policję po to, żeby ukradły laptop z tygodnika Wprost redaktorowi naczelnemu. No pan ma jakieś zaćmienie, kompletnie pan już zapomniał, co wyście w tym kraju robili. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że to widziała, co krytykowana dzisiaj sprawa prawna, bo o tym rozmawiamy, powołania ponownie prokuratora generalnego łączenia z funkcją, była akceptowana przez PiS, chociażby przez fakt, że pan prezydent świętej pamięci, Lech Kaczyński, nie tylko podpisał tą ustawę, ale zamianował wybranego przez siebie prokuratora generalnego. I można rzeczywiście się godzić, że ta skuteczność nie jest najlepsza.
wystarcza. Twierdzę, że w warunkach gospodarki globalnej długo, długo jeszcze będziemy musieli ścigać, szukać przestępców różnych. A propos globalnych. Ale nie można zarzucić prokuratorowi Seremetowi, że był stronniczy. Dobrze. Nie Szanowni Państwo, czas goni, jak już mówiłem. Mówiliśmy o globalnych problemach, zaczął pan senator właśnie. Poznaliśmy plany rządu dotyczące polityki zagranicznej. Szef dyplomacji Witold Waszczykowski wygłosił w Sejmie exposé na ten temat. Podkreślał, że Polska będzie musiała się zmierzyć z przynajmniej trzema wielkimi kryzysami. Pierwszy to bezpieczeństwo na kontynencie. Drugi, kryzys sąsiedztwa. A trzeci dotyczy samego projektu europejskiego. Mówię oczywiście też o tym, że narastającym problemem jest potężna fala migracji zarobkowej oraz uchodźców. Panie pośle, co najlepszego można powiedzieć o polityce zagranicznej waszego rządu? Jakie są najważniejszy kierunek, jaki jest tej polityki? Myślę, że te trzy filary, na których pan minister oparł swoje wystąpienie, czyli bezpieczeństwo, sąsiedztwo i ten projekt europejski. Bardzo pozytywnie odebrałem powrót do takiego praktycznego wymiaru, jeżeli chodzi o grupę wyszehradzką. Po drugie, myślę, że te wszystkie nam się dokleja, różne łatki, te fobie związane naszych przeciwników, związane z Rosją, to ja myślę, że bardzo trafnie pan minister to przeciął, to znaczy dość jasno jakby zdiagnozował sytuację, powiedział, jak sytuacja wygląda, to żadnej rusofobii nie ma, ale z drugiej strony no musimy sobie zdawać sytuację, to w jakim miejscu jesteśmy. No nie możemy udawać tego, że nie widzimy, jak Rosja postępuje w odniesieniu do Ukrainy. Z drugiej strony no mamy taką sytuację, której myślę, że to i bez względu na poglądy polityczne, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że Niemcy no, nie dają sobie rady z tym, co sami sobie stworzyli w zakresie swojej polityki w odniesieniu do imigracji. No bo tak po prostu jest i z tego też trzeba wyciągać wnioski, więc moim zdaniem bardzo wyważone, ale takie zdecydowane postawienie akcentów. No i szczerze mówiąc, bardzo mi się podobało to wystąpienie. Dobre, racjonalne wystąpienie ministra spraw zagranicznych. Ewa Mess, pani wojewodo, proszę powiedzieć, czy Polskie Stronnictwo Ludowe przyjmuje z zadowoleniem to, w jakim kierunku ma zmierzać Polska na arenie międzynarodowej? Powiem tak, że to jest bardzo szeroki wątek. Chciałabym może, z uwagi na swój stan zdrowia, nie mogę dużo mówić, bo kaszlałabym, stąd ograniczam swoje wypowiedzi. Dużo zdrowia. Powiem krótko. Naszym marzeniem jako Polskiego Stronnictwa Ludowego jest to, aby Polska była w grupie państw silnych, a nie stała na czele w grupie państw słabych. O tak. Mhm. Także akurat tu mówi bardzo mocno, bo minister Waszczykowski mówił o naszej roli w grupie wyszehradzkiej. Tam się nasze interesy troszeczkę rozjeżdżają. My inaczej widzimy tę politykę zagraniczną. I to, że my w tej grupie jesteśmy najsilniejsi, to mnie to w ogóle Polskiego Stronnictwa Ludowego w jakiś sposób tam nie zapewnia w tym, że to jest dobry kierunek polityki zagranicznej. Polityka zagraniczna, tak jak mówię, to jest bardzo szeroki aspekt. To jest to, żeby widzieć to, co u nas jest dobre i odpowiednio wynosić to na zewnętrzne rynki. Ja słuchając tego, to mimo, że jestem związana tak właśnie bardzo ze środowiskiem wiejskim, zabrakło mi takich akcentów, których by pan minister mówił o tym, że polska żywność jest najlepsza, że to, co w Polsce jest produkowane, jest najlepsze. Nie było to jakieś wystąpienie, które można powiedzieć źle, bo mówił dużo o Polsce, o roli Polski w świecie, ale tak jak powiedziałam na początku, bardziej to skłanianie nas do tej grupy wyszehradzkiej, a ja uważam, że lepiej być jak Polskie Stronnictwo Ludowe w grupie państw mocnych. Jan Rulewski, Platforma Obywatelska. Wspomniał pan redaktor, że trzy najważniejsze problemy poruszył minister Ziobro. Waszczykowski. Pan Waszczykowski, przepraszam. No ten Ziobro, no rzeczywiście boję się. Adrem, bo czasu mało. To pomyślałem, że siedzimy na krześle o trzech nogach, do tego jeszcze z trzecią nogą słabą. I tylko o tej trzeciej nodze słabej chcę powiedzieć. Mianowicie w tym wystąpieniu jest wręcz zachwyt nad Wielką Brytanią. Nad Grupą Wyszehradzką. Skupmy się zatem na Wielkiej Brytanii. Kto to jest dziś Wielka Brytania? To jest to, co było właściwie, która korzysta z uprzywilejowanej pozycji w Europie i chce tą pozycję sobie rozpierać. Wielka Brytania działa przeciwko polskim interesom, ponieważ chce osłabiać i osłabia Unię
europejską, a to my dzisiaj jesteśmy jej największym konsumentem Unii Europejskiej, wszelkich uprawnień, nie tylko pieniędzy. Przede wszystkim właśnie, dobrze pani wspomniała tu o tym rolnictwie, o chłopach, którzy mają gdzie te nadwyżki eksportować i zarabiać. Zatem niedobry akcent stawiany na Wielką Brytanię. Fatalny. To jest paserstwo. Panie senatorze, musimy już przechodzić do następnych rozmówców. Przeciwko polskim interesom. W Wielkiej Brytanii trochę czasu spędził Paweł Skutecki. Oczekiwałem jakiegoś bardziej odważnego wystąpienia pana ministra. Wydaje mi się, było takie bardzo ostrożne, bardzo dyplomatyczne, ale w tym złym znaczeniu. Skierowanie środka ciężkości do Wielkiej Brytanii i do Grupy Wyszehradzkiej jest naturalne, bo to są nasi przyjaciele dzisiaj. Innych przyjaciół w Europie tak naprawdę nie mamy i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Były też słowa o tym, że nie mamy wrogów. No właśnie tu chciałem nawiązać do naszego projektu. Zbierałem podpisy pod referendum na temat uchodźców. Tutaj. Czy emigrantów woli? Emigrantów. Oczekiwałem tutaj jasnego stanowiska, że to będzie nasza decyzja. Tak? Ale z Polski do Londynu? No ale nie kpijmy, no nie kpijmy. Dobrze, no. Dobrze. Michał Stasiński, Nowoczesna. Ja mogę się zgodzić z senatorem Rolewskim. Absolutnie akcent na Wielką Brytanię jest akcentem bardzo złym. A jest to sygnał jakby takiej ogólnej zmiany polityki z bardzo proeuropejskiej na głęboko eurosceptyczną. Wspieramy te kraje, które kontestują Unię Europejską, całkowicie zdając sobie sprawę, że Unia w obecnym kształcie ma wiele wad. Ale co innego, występowanie z silnej pozycji i przedstawianie propozycji poprawiających problemy, przed jakimi stoi Unia, albo w strukturach jej funkcjonowania, a co innego, stawianie się w drugim albo wręcz w trzecim szeregu, na przykład z Węgrami, ponieważ to automatycznie osłabia naszą pozycję. Proszę sobie zdawać sprawę, i tutaj mówię do pana posła Skuteckiego, że Polska jako kraj, jako indywiduum w stosunkach międzynarodowych pomiędzy wielkimi mocarstwami z punktu widzenia na przykład Stanów Zjednoczonych jest w zasadzie niewidoczna. Nie jest mocarstwem na pewno. Nie jest mocarstwem, nie jest w ogóle brane pod uwagę. Państwo, nasza szansa jest tylko jako nie jest też silnego kraju. Na pewno, żeby o tym jeszcze mówić. Michał Stasiński, Nowoczesna, Paweł Skutecki, Kukiz 15, Jan Rulewski, Platforma Obywatelska, Ewa Mes, Polskie Stronnictwo Ludowe, Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość byli moimi państwa gośćmi. Za uwagę dziękuję. Marcin Kupczyk, do zobaczenia, do usłyszenia. www.radiopik.pl